Jeśli stosujemy tutaj nawozy jednoskładnikowe, też bym tutaj nie filozofował, tylko zastosował zarówno nawozy potasowe, jak i fosforowe pod tą głębszą uprawę. Jakie formy fosforu w nawozach mamy, które możemy wykorzystać i jaka jest ich cecha? Ja wychodzę z założenia, że chociaż niewielki starter, czy to będzie kilkanaście kilogramów tego składnika właśnie w tą łapę tutaj, nawiązując do Twojego pytania, no może zrobić kapitalną robotę i warto tutaj też rozważyć mianowicie dobór nawozów fosforowych, żeby dobierać te nawozy, które uwalniają ten składnik z czasem, czy stosować ten składnik, który jest w tych formach bardziej chronionych. To skutkuje tym, że mianowicie wtedy te uwstecznianie tego składnika jest mniejsze, jest ograniczone. Jak mam niski odczyn gleby, czy warto, żebym dał tego fosforu więcej, wiedząc, że on będzie w części blokowany? Nie no, jak masz niski paweł odczyn gleby, to przede wszystkim daj nawóz wapniowy, żeby poprawić warunki do pobierania.